to trzeba kuć, dopóki jest gorące, bo chcieć to znaczy móc odlecieć prosto w słońce. Talentów kuźnia, kuźnia talentów, tu staje w światłach ten, kto był w cieniu. Kuźnia talentów, talentów kuźnia, ludzie umieją ładnie się różnić. Kłaniam się i witam wszystkich bardzo serdecznie w Kuźni Talentów. Kuźnia Talentów jest jedyny w swoim rodzaju program muzyczny. Dzisiaj właśnie mamy ciekawą kombinację. To jest pozytywno-negatywną kombinację. To jest taki pół na pół, prawda? Radosne klimaty przedstawia dzisiaj zespół Synergy. Kasia ma bardzo charakterystyczny wokal i myślę, że jej wokal też od razu byłby rozpoznawalny. Tak bardzo pragnę, tak mocno czuję. A z mrocznej strony, czyli mroczne klimaty, mamy gratis Live Support System. Jestem wielką fanką horrorów. Od dziecka się tym interesuje, ciemną stroną życia, duszy. Taka jest moja muzyka mroczna. Nasz ekspert dzisiaj to będzie Mika Urbaniek. A teraz zapraszam wszystkich, kto tu był pretekst. Mówisz mi? Ale co? No, żebym chociaż poprowadził, no raz, jeden raz. No dobrze. Przychodzą do Kuźni Talentów również ludzie, którzy występują, marzą o to, żeby mieć kontrakt z dużą wytwórnią. Ty de facto już miałeś, ale powiedziałeś nie, dziękuję. Dlaczego zrezygnowałeś z tego kontraktu? Ja wtedy miałam prawie 19 lat. Byłam bardzo zakręcona, byłam bardzo niedojrzała i powiem ci szczerze, że ja się bałam, bo ja wiem i wiedziałam, jak ten biznes działa. Bardzo często takie duże wytwórnie kreują artystów, nie pytają się o zdania, o na przykład o jakiej muzyki naprawdę ta artysta chce zrobić, tylko chcą zarobić kasę. Więc do tej pory jeszcze nie sprzedaliśmy żadnych płyt, ale zamierzamy sprzedawać ich owszem dużo. Ja się bałam, że oni zrobią ze mnie taki polski Britney Spears na przykład, rapujący czy coś, z kitkami, wiesz, na rollerblades. I się wystraszyłam, że kiedyś, wiesz, za 7 lat później otworzę oczy i zobaczę, że może bym osiągnęła ogromny sukces, ale że to nie ja. I bałam się takiej po prostu wpaści na górę i spaści na dół znowu. I zdecydowałam, że ja chcę wiedzieć pierw, jaką muzykę chcę zrobić. I jak naprawdę mam coś do oferowania muzycznie do świata, to zawsze wytwórnia się znajdzie, żeby wydać. Ja zawsze szłam pod wiatr i na przekór wszystkiemu. Mnie nie interesuje, co się dzieje. Mnie interesuje to, co mi się podoba, co uważam, że powinnam robić. Nagrać płytę to jest jedno, a to, żeby ta płyta się rozeszła i dotarła do ludzi, to jest drugie. I nie wiadomo, co jest tak do końca trudniejsze. Teraz można samemu na przykład wydać płyty i są różne możliwości. Czyli bałeś się tą szybką sławę, prawda? Tak, bałam się tego. Chcę robić to, co kocham i zarabiać na tym pieniądze. Sztuka pozostaje w sercu. A pieniądze i zarabianie tych pieniędzy? Znaczy, nie chcielibyśmy tego sprowadzać właśnie tylko do pieniędzy, bo jednak sztuka tutaj odgrywa dużą rolę i myślę, że nasza muzyka jest na tyle ambitna, że każdy to dostrzeże. Nie jestem muzykiem. Robię jakby szkic tego, co mam na myśli. Ciężko się i tak z tym, co zaprezentuję, ciężko się i tak przebić, a co dopiero z czymś, co wychodzi prosto, że tak powiem, z mojej głowy. A teraz Kuźnia Talentów Synergy. Posłuchajcie. Kasia, jestem wokalistką. Piotr Czyja, gram na perkusji. Rafał, instrumenty klawiszowe i kompozycja. Julek Greń, gitara basowa. Marek, gitara elektryczna. Każda minuta godziną jest, gdy czekać na ciebie mam. Do jakiej kategorii możemy zaliczyć waszą muzykę? Zdecydowanie jest to muzyka popowa, jak najbardziej w każdej mierze. Wrócić do naszych dni, samotność ma. Nie ma tutaj, nie wiem, osoby, która jest zdarzona szczególnym respektem, szczególnym szacunkiem. Staramy się siebie traktować na równi. Szepnij mi do ucha, tak kocham cię słuchać, gdy mówisz, że pragniesz mnie. Patrz na mnie jak kiedyś, a wyznam cię wtedy. Każdy sekret swój. Słowa pisze Kasia, ja się zajmuję komponowaniem, aranżowaniem. Oczywiście cały zespół w tym uczestniczy. No myślę, że ten proces tworzenia jest taki bardziej spontaniczny. Tak bardzo pragnę.
każdy jednak chce, żeby ta muzyka osiągała jak największy rozmiar, prawda, zasięgu. Także no, chcielibyśmy, żeby po prostu nasza muzyka docierała wszędzie. Ja w tym roku się obroniłam, była to socjologia. Ja obecnie studiuję historię na Uniwersytecie Śląskim, no i podobnie jak pozostała trójka, prowadzę studio. Znaczy, no ja właśnie założyłem tą firmę i teraz nastawiamy się na to, że będą się do nas zgłaszać, że będzie się do nas zgłaszać dużo zespołów i będziemy mogli nagrywać. Wykształcenia, powiedzmy, że jestem biologiem, aczkolwiek no, nie chciałbym pracować jako biolog. Kocham zespół, kocham muzykę, kocham to, co robię, kocham bębny, jestem spełniony w tym zespole. Jaki rodzaj muzyki was naprawdę kręci? Bo teraz mówicie o tym, że zrobiliście ten utwór bardziej dla ludzi, a dla was, czy wolicie znaczy, tak, czy inaczej? Chcę powiedzieć, że nas kręci wszystko, co dobre w muzyce. My po prostu szukamy brzmienia, dobrego brzmienia. Człowiek, który tworzy, powinien być bardzo otwarty na wszystkie gatunki muzyki. Jeśli na przykład publiczność będzie chciała słuchać takich piosenek, będziemy robić takie piosenki. Wiem jedno, że ja się nie zamknę. Ja zawsze będę gdzieś się tam otwierać i ciągle będzie coś nowego. Cały czas rozwijamy i swój warsztat muzyczny i również inspirację. Opisuję odczucia, zdarzenia negatywne. Mroczne, ciemne, takie tematy, których się za bardzo nie porusza w tekstach. Książę ciemności. Kasia, ja słyszałam o tym, że robisz głos do reklam i jakieś dzwonki do telefonu. Mnie to bawi, bo jest to zabawa głosem zawsze. A możesz nam zdemonstrować? Ale jakiś taki dzwonek? No. Tak, jakiś dzwonek. Albo może zrób dla nas na kuźni oryginalny dzwonek, a my udostępnimy widzom tego. Dobrze, to będzie to utwór z fragment utworu z pierwszej płyty, który akurat tak się składa, że idealnie się nadaje na dzwonek. Fun to get along, you've got it. Fun to get alive. Fun to get along, you've got it. Brawo. Bardzo wierzymy w to, co robimy i cały czas przygotowujemy się do tego, żeby nagrać coś, co naprawdę może nie tyle zmieni świat, ale będzie jakimś czymś nowym. Bardzo, Kasiu, proszę Ci o to teraz, żebyś dał nam przykład z piosenki. Żeby uśmiech mieć, żeby być szczęśliwym, żeby robić to, co zawsze chciałeś, żeby siłę mieć i się nie poddawać, niby proste to, a jest tak ważne. Zaraz zapytamy Mika, co sądzi o wasz występ dzisiaj. Jak i słyszałam, twój głos od razu mi się podobało, od razu. Delikatność, wrażliwość, od serca, szczerość, po prostu naprawdę, po prostu nie muszę tutaj nic ściemniać. Stety, jestem szczęśliwa, że nie muszę tu nic bajerować, bo po prostu mi się bardzo podoba, jak śpiewasz. I tak chciałam pomyśleć, do kogo mogłabym cię porównać, ale nawet tam nie poszłam w swoim głowie. Powiedziałam, wiesz co, ona ma taką delikatność swoją i tak uważam. Bardzo mi się podoba. A muzycznie? Muzycznie jest lajtowo, popowo, jest uporządkowane, grzeczne, pasujące do melodii i do twojego głosu. Myślę, że bardzo tak fachowo, dobrze zrobione. To słuchajcie, jeżeli macie ochoty na płyty zespołu, wysyłać maile pod adresem kuzniatalentów@gmail.com. Serdecznie dziękujemy zespół Synergy, że byliście w programie. Dużo sukcesów w przyszłości. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko pójdzie.